Cześć wszystkim, moi drodzy, jest na świecie naprawdę bardzo dużo gadżetów. Jedni z tych gadżetów korzystają na co dzień, inni z tych gadżetów korzystają jak przyjdzie jakaś okazja, ale dzisiaj chciałbym wam zaprezentować gadżety, których używamy do picia piwa, które mogą nam pomóc, żeby to było nie było takie zwykłe picie piwa, tylko żeby to było takie niecodzienne, wysublimowane, bardzo nietuzinkowe. Dlatego przygotowałem dużo gadżetów i zaraz będę wam je pokazywał, jak można sobie to wszystko zrobić, na czym to oprę i jak to będzie miało miejsce. To zaraz wam wszystko wytłumaczę. Zaczynamy w tym momencie. Ale chyba nikt nie przypuszczał, że będziemy korzystali ze zwykłych, przemysłowych, koncernowych piw. Ja już od nich delikatnie odchodzę na poczet piw takich wysublimowanych, jak na przykład piwa trapistów z winnicy Lidla.pl. Nie wiecie, jakie to są piwa? To zaraz wam pokażę. Usiądźcie z boku, tutaj obok mnie. Rezerwację, czas zacząć, zatem rezerwujmy dzisiejszy nasz towar. Piwa zakonu trapistów. Cóż możemy na dzisiaj sobie wybrać? Okej, niech będzie to piwo. Czarne, już mi się podoba, mój ulubiony kolor. Blue, też fajne. O, La Trappe Isidor. Dlaczego, moi drodzy, tak się ekscytuję, jak tylko zobaczyłem? Jeżeli nie wiecie, tutaj w karcie powyżej jest odpowiedź. Piwo z moim dzieduszką, jak najbardziej. Ciebie również wybieram do mojej drużyny. I mamy łączną kwotę 116 zł i 33 groszy. Ale, moi drodzy, to jest moja cena bez żadnych rabatów, a ja dzisiaj dla was przygotowałem rabat. I jeżeli wpiszecie tutaj w tym miejscu na dole kod rabatowy INF_DYMITRY2, dostaniecie minus 15% na całą waszą rezerwację. Paczuszka przyszła odebrana, więc teraz możemy ją odpakować najbardziej profesjonalnym możem do unboxingu. Więc tutaj i tutaj wyciągamy gadżety w dłoń i zaczynamy. Cóż będzie? Zaraz się przekonamy. Otwieracz gadająco liczący. Poważnie, jest coś takiego? Przytrzymaj wciśnięty przycisk podczas nagrywania dźwięku. Jeżeli chcesz, aby nagranie było wyraźne, mów do mikrofonu. Halo, 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 halo? No to jeszcze raz. Przytrzymuję. Ale nie mów halo, halo, halo. Nie, nie, no tak. La Trappe Isidor. Poczekaj. La Trappe Isidor. No to bierz La Trappe Isidor. Co się wydaje, że mi otworzył? Pamiętam z poprzedniego testu, jeżeli ktoś nie widział, to tutaj w karcie powyżej możecie zobaczyć, to piwo miało mega charakterystyczny smak. Pasowało do... Zresztą, jeżeli wejdziecie, to sami sobie zobaczycie. To co? Otwieramy i... Czy... La Trappe Isidor! Ty, jest on! A teraz nie ten! Wyczuwa, że... Wyczuwa, wiesz, moc! Otworzył! Ty no, ale licznik jest ewidentnie spierdolony, bo już jest 8 piw. Shimai Blue i, moi drodzy, tutaj mam fajną ciekawostkę, jeżeli chodzi o to piwo. One było produkowane z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale zważywszy na to, że tak ludziom posmakował ten smak do różnego rodzaju dań, to niestety, ale wybitni trapiści musieli postawić na większą tradycję, na jeszcze większą produkcję, bo tak to piwo posmakowało ludziom, że trzeba było tak zrobić. Otwierasz, nie? A tak wygląda. Nie pod kątem, tylko z góry. Z góry. Uuuu! Jakie sobie piwo pan życzy? Ty no, ale dobry! Nie no, bardzo fajnie. Super. Koszt? 4,5. 4,5? 4,50. 4,50. Nie no, jeżeli 45 zł, to dużo za takie coś, to otwierać. Ale, no bo porównajmy, no ten jest gadżetowy, mega. Ten jest mniej. Pragmatyczny, no, ale... bardziej jest ten. No tak. Bez dwóch zdań, ale ten jest śmieszny. Wybrałbym tego, jeżeli chodzi o gadżety piwne. Użytkowo wybrałbym tego. Ale efekt, ale, twój, ale to był... Reakcja twoja była wyśmienita. No bo... Byłeś w szoku. Byłem. Nie wiedziałem, że aż tak sprawnie będzie otwierał. Ice Froster, Ice Mag Max. Czyli, moi drodzy, przed nami kufel mrożący piwo. Jak taki kufel wygląda? Jest bardzo leciutki.
To mnie zaskakuje trochę, ale chyba żebyśmy go na początku użyli, to musimy włożyć, tak jak instrukcja obsługi mówi, do zamrażarki. Czas odpowiedni minął, moi kochani. Zobaczcie, jak wygląda zmrożony kufel. I wydaje mi się, że wygląda naprawdę bardzo okazale. Ciekawe, po jakim czasie taka temperatura nadal by się utrzymywała. Ale oczywiście teraz musimy wlać piwo i nie będę ukrywał, że będę wlewał piwo moje ulubione. Jest to wyjątkowo ciemne piwo, delikatnie słodkie i ma taką kremową piankę. Zapamiętałem, bo sam je sobie zamawiałem. Jak się nazywa, żebyście wiedzieli? Trappist La Trappe. Ja już nie będziemy się wydurniać. Bok bija. Zobaczcie, no na dwa palce ona nie jest, ale tylko nieudolność moja jako barmana. Jezus Maria, to jest na chyba kurna... No, konkretnie. Ten gadżet mi się bardzo podoba, bo ja lubię gadżety pragmatyczne. Rzeczywiście potrzebny do... No bo takie, wiesz, śmieszne, tak jak to z... No, wiemy, o co chodzi. Coś to jest? Blokada na piwo? No to w akademiku chyba od razu po karcie miejskiej ta rzecz powinna zostać zakupiona, tak sobie myślę. To piwo ma bardzo wysokie opinie, jeżeli chodzi o smak do dań takich ciemnych, czyli do gulaszu, do różnego rodzaju potraw właśnie na bazie sosów ciemnych. Jak żeby to otwierać? Kurna, nie piznął po czwartym otwarciu. Albo po czwartej butelce. Musimy wpisać swój kod. 7070. Teraz myślę, że zostało już dokręcone na maksa i moi drodzy, bardzo proszę otworzyć, a ty nie wpisuj kodu, bo znasz. 7070, zobaczcie sobie sami, że podany kod jest już wbity. Dzień dobry. 8 dych. 8 dych? To nie. To jest pewnie pal do chłodzenia piwa. Tak. Co nie? Wkładasz do środka po prostu. Oj, wykorzystajmy poprzednie, zobaczymy. Benz z kuflem, również ten i będziemy musieli zmrozić. Chwila i do was wracam ze zmrożonym. No, konkretnie zmrożony, ale moi drodzy, chciałbym tylko jedną rzecz. Będzie, kiedy Łukasz poszedł, żeby przedstawić sticka mrożącego, to ja sobie przeczytałem o tym piwie i mnie bardzo to zaskoczyło. Jest taka strona ratebeer.com, ocenianie piwa, i to piwo otrzymało 99%. Tak jakby, nie wiem, gwiazdek na 5 z 765 opinii. Również nie brałem, również nie próbowałem, ale czego się nie robi dla kanału. Tak sobie to tłumaczę. Genialny. Kurna ty. Cicho już, chłopie. Perfekto, wszedł, pasują do siebie jak ulał. Idzie pod Beskidzie. Patrz, i nie będzie piany na dwa palce. Mamy. I teraz, no jest zimniejsze. No jeżeli chodzi o efekt, rzeczywiście trzeba wystawić na notę celującą. Jeżeli chodzi o praktyczność w użytkowaniu, to trzeba wystawić ocenę dostateczną. Niemniej jednak najważniejszym jest oczywiście efekt, a efekt był w postaci natychmiastowej, więc teraz kolejna rzecz przed nami. Ale ciekawe. Chciałem, żeby jeszcze raz powiedział. Dobra, idziemy dalej. Lodówka na USB. Sam nie wierzę, że w ogóle takie rzeczy są. No to musiało być drogie, bo to już nie wygląda, że to może być coś drogiego. Ile? 115 zł. 115 zł. 15-120. No, to nie tani. Nie tani gadżecik. No i widzisz, MTV Cribs. Chodź, pokażę wam moją lodówkę. Zobaczmy, czy tutaj wejdzie. Tak, wchodzi jak ulał. Dobra, odpalamy kompa i zaraz zobaczymy w ogóle, jak to funkcjonuje, jak Mac przede wszystkim zdiagnozuje owy przedmiot. Lodówka do schłodzenia twojego piwa. Słyszysz? Dobra, poczekajmy sobie chwilę, bo jestem mega ciekaw, czy rzeczywiście temperatura spadnie. To momento, do was wracam. Co ciekawe, nie minęło nawet pół godziny, moi drodzy, a lodówka naprawdę napierdyla jak prawdziwa, pomimo że jest w wersji naprawdę miniaturowej. Tym bardziej, że energia, jaka zeszła mi z lapa, miałem 92%, teraz mam 74%. Oczywiście on był włączony cały czas, ekran, więc to jest też ciekawe. Zobaczmy zatem, jak wygląda piwo z mojej lodówki na USB. Jest zimne. Intrygujący ma smak. I zapach też, tym bardziej, że zostało zmrożone z mojej lodówki. Także moi drodzy, to był ostatni gadżet, teraz przeniesiemy się na podsumowanie. Wszystkie sobie zbierzemy do jednego miejsca i zobaczymy, który był najlepszy.
Wielkie podsumowanie, czas zacząć, więc zobaczmy, cóż dzisiaj wystąpiło w programie od pierwszego miejsca. Co będziemy się rozdrabniać? Moim zdaniem chyba kufel taki mrożący. Cena, pragmatyczność tego wszystkiego i oczywiście smak, no bo walory smakowe piwa, no to przecież każdy z nas chyba lubi wypijać je piwne. Zimne! Bo kto ma oczy piwne, ten ma życie dziwne. Kiedyś tak się mówiło i wszyscy śmiali się do rozpuku. No ja też. Dobrze, drugie miejsce, ex aequo, dwa otwieracze do piwa. Użyteczność kontra śmieszność. Ja bym wybrał ten, no bo wiadomo, kto z nas nie lubi się pośmiać, tym bardziej, jeżeli mamy taki nadgrany dźwięk. Później chiller stick, fajny, ale jego użyteczność jest na poziomie mizernym, co mi oczywiście bardzo przeszkadza, ale efekt daje fantastyczny, bo piwo wychodzi zimne. I później oczywiście mamy tą dziwną rzecz, nie wiem, to dla mnie jest nieporozumienie, błędnie wydane duże pieniądze, jeżeli chodzi o taką pierdołę, i oczywiście lodówka USB, która albo może zająć pierwsze miejsce, albo może miejsce zająć ostatnie, no bo lodówka na USB za 140 zł, ale zimne jest. O! Już powoli staje się ciepłe, więc trzeba ją oczywiście podłączyć pod nasz komputer. Moi drodzy, to było dzisiejsze zestawienie. Wydajcie znać w komentarzu, który waszym zdaniem gadżet zwyciężył i który sobie zakupicie, a jeżeli chcecie testować owe gadżety, to testujcie je z moim kodem, czyli INFDYMITR2 na winnicy Lidla. I oczywiście, jeżeli byście to zrobili w dniach od 28 września do 1 października, to dodatkowo dostajecie jeszcze zniżkę i przede wszystkim smak, bo o to mi najbardziej chodzi, jest zupełnie inny niż piwo koncernowe. Także to byłoby na dzisiaj, tak sobie myślę, coś jeszcze mogę powiedzieć. A co? Jeżeli chcecie takie gadżety prosto ode mnie, z kopertą jeszcze, co będzie w środku, to zobaczymy, to oczywiście wejdźcie na Instagrama, gdyż tam będę rozdawał podane gadżety, a także na live'ach. I teraz już wszystkiego dobrego, moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Dzisiaj nie ja przemówię, a... Zasubskrybuj kanał! Dokładnie, tutaj na górze, a później wejdź na inne produkcje, tutaj i tutaj. Trzymaj się, do zobaczenia, cześć!